Siemanko, z tej strony Estebana, to jest kolejny filmik na tym kanale i oczywiście kolejny giveaway dla Was. W dzisiejszym odcinku do wygrania macie takiego skina, a jeśli chcecie wygrać, standardowo zostawiacie łapeczkę w górę pod tym filmem, suba z dzwoneczkiem, komentarz oraz wbijacie pierwszy link w opisie, ponieważ z moim kodzikiem macie 5% wpłaty na G4, a tak jak widzicie, możecie sobie wpłacić każdą metodą płatności. A my w dzisiejszym odcinku mamy troszkę mniejszy budżet, bo mamy 3700 zł, ale cały czas polujemy na ten budżet największy. I wiecie co, wiem, że w każdym odcinku prawie otwieram te skrzynki, ale otwierałem tą, a nie otwierałem na przykład 10% na AK-47, więc dzisiaj sobie tą skrzynkę pootwieramy. No i łącznie mamy tutaj 50% szans, jak otwieram właśnie po 5 takich skrzyneczek i najdroższym itemkiem jest tu oczywiście Gold Arabeska za 7 koła. Procenty małe, ale możliwe do trafienia, więc trafiamy tutaj akwamarynę wartą 339 zł, co daje profilik, więc spoko. Otwieramy dalej, ale zobaczcie, w tej skrzynce jest bardzo dużo kałachów, które niestety nie zwracają, więc raczej wolę tą skrzyneczkę M4, ale zobaczymy. No takie jedno otwarcie kosztuje 250 zł, więc sporo, a jak na razie trafiamy lipę, bo trafiamy same kałachy Safari Mesh. Jeden był, ale jak na razie jest lipa, bo zobaczcie, my tak niby se klikamy szybko, a ten budżecik, no, bardzo, ale to bardzo szybko spada. Tutaj lepiej, tutaj na pewno lepiej, chociaż 412 zł zysku, fajnie, bo tutaj faktory New LED Museo i ten Red Laminat, więc tutaj ładnie oddało za takie, no prawie, że za dwie stracone skrzyneczki, ale i tak chyba nam to nic nie daje, jeśli chodzi o ratowanie tego budżetu. No ale dobra, otwórzmy tą skrzyneczkę do końca. No i zobaczymy. Okej, znowu jest kałaszek, który zwraca. Ile jest na niego procent? 0,70. Okej. Mamy w ogóle bardzo dużo fajnych kałachów. Ten Black Laminat 700 zł kosztuje. Okej. Fajny procent jest na Case Hardena, na Bloodsporta, na Fuel Injectora. Są fajne procenty, więc możliwe, że uda się coś fajnego trafić. Próbujemy dalej. Jest Frontside Misty w stanie faktory, nią on kosztuje 400, plus Red Laminat. Znowu fajny profit, więc teraz te ostatnie skrzyneczki zaczęły fajnie oddawać. No ale zobaczymy. Jest tym razem Nightwish, który skrzynkę też zwraca, bo to jest minimal wear. Okej, ale zobaczcie. Zwracają te skiny, ale nie ma takiego boom, jak na przykład przy tym otwieraniu tej M4, gdzie tam ta M4 The Collection sama kosztuje 2000 zł i ona właśnie często dropiła. Tutaj piękny dropik, bo Fuel Injector Minimal Wear i tu mamy 1600 zł zysku. Z pominięciem sobie to otworzyłem, więc spróbujmy jeszcze raz. Jest The Empress, tutaj niestety strata. Walnijmy se znowu z pominięciem. I ostatniaka na 40% sobie walnijmy normalnie. No i zobaczymy. Myślę, że tragedii nie będzie w ekwipunku. Mieliśmy 3900, a jak wejdziemy, to mamy 4400, czyli nawet jest profit. Wow, nie spodziewałem się, że profit będzie. No tak jak widzicie, widzowie, dlatego bardzo lubię te skrzynki i zróbmy sobie kontrakcik za 1200 zł. Jest Bowie Knife warty 882. Zróbmy kolejny za 1300. Mamy rękawiczki warte 900. O kurde, no coś te kontrakty nie oddają. 1400 kontrakt. 1900 nożyk, ładnie. I mamy 4300, albo nie. Nie zrobię tego. Sprzedamy to i pokażę Wam, widzowie, że według mnie skrzyneczka M4 A4 jest lepsza niż AK-47. Kosztuje 10 zł więcej, ale tu mamy po pierwsze dużo mniej skinów i dużo droższe skiny. Mamy dużo droższe skiny, za takie 5 otwarć płacimy 300 zł. Więc to może szybko tutaj spaść budżet, jeśli nic ciekawego nie poleci. Dobra, mamy pierwszą M-kę, która daje profit, ale profit 46 zł to tak naprawdę jest nic przy tym, co my dzisiaj będziemy tutaj, mam nadzieję, że trafiać. No tutaj znowu po raz kolejny nic. A walnijmy sobie z pominięciem. O kurde, no nie zapowiada się to dobrze, ale tak jak mówiłem, M4 The Collection i jeszcze In Living Color. Te skiny są niesamowite w tej skrzynce. Przypominam, widzowie, że ta skrzynka kosztuje 60 zł, a ta MKD Collection kosztuje 2 koła. Zobaczcie, jaka jest przebitka, jeśli chodzi o ceny. Skipnijmy, ale też bardzo dużo w tej skrzynce daje właśnie 5 tych samych tanich emek i to już mi się nie zaczyna podobać. Ej, 50% jest. Ja pierdziele, co tu się dzieje? No nie. Dobra, ale co to ma znaczyć? Co to ma być? To jest 50% na tyle otwarć. Ja pierdziele, no tak było już dobrze z tą M-ką,
a tutaj stała się mega lipa. Na 20 też niestety nie siada. No i w ekwipunku mamy 2900, czyli jesteśmy kobla w plecy, więc widzowie, trzeba zaryzykować na upgraderze. Mamy 900 zł, dajmy sobie na 1800, na P90 i dajmy prawą stronę. No i jest strona lewa i powiem wam, widzowie, że trzeba zaryzykować już naprawdę. Trzeba zaryzykować na totalnie więcej. Najpierw na 3 koła i dajmy prawą. Dobra, to już widać, że siedzi jakiś, ale zobaczcie, tu by wszedł chyba 1%. Ale dobra, najważniejsze, że siedzi Huntsman za 3000. I musimy spróbować zrobić z niego 5. Jeśli zrobimy 5, będziemy naprawdę na fajnym proficie, bo będziemy kobla do przodu. N4, welcome to the jungle. 50% szans. I dajmy sobie dół. Dajmy sobie dół, ale bardziej po lewej stronie. Upgrade'ujemy. No i siedzi. Dziękuję bardzo. Mamy M4 za 5100 zł. I w kolejny odcinek, w którym mamy naprawdę bardzo fajny profit. Więc widzowie, ja wam dziękuję za oglądanie. Prawie 1200 zł do przodu, więc to jest coś pięknego. N4 sobie zostawiamy. A jakbym tak zaprojektował? Nie, no to zostawimy sobie na kolejny odcinek. Widzimy się właśnie w następnych. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. No i co? Na razie.